Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z mojego naklejkowego turnieju Mini Euro 2016. Jak zapewne wiecie, ostatnio zacząłem drugą kolejkę grupową. Rozegrałem dwa mecze z grupy A oraz dwa mecze z grupy B. Jeżeli ktoś nie widział, to niech sobie wejdzie na mój kanał i sobie obejrzy. No a teraz lecimy dalej z drugą kolejką. Rozegramy sobie dwa mecze z grupy C oraz dwa mecze z grupy D. Będą to mecze Polska kontra Niemcy. Naprawdę arcyciekawie zapowiadające się widowisko. Polska-Niemcy zawsze mecze na najwyższym poziomie. Ukraina kontra Irlandia Północna. To była grupa C oraz jeżeli chodzi o grupę D, będzie to Czechy kontra Chorwacja i Hiszpania kontra Turcja. Jeżeli chodzi o sytuację po pierwszej kolejce, to w grupie C Niemcy i Polska mają po 3 punkty, także można powiedzieć, że będzie to mecz o zajęcie pierwszego miejsca w grupie, natomiast Irlandia Północna i Ukraina mają 0 punktów, także będzie to mecz o życie, o być albo nie być na tych mistrzostwach dla tych drużyn. Natomiast jeżeli chodzi o grupę D, to Chorwacja ma 3 punkty i tu Hiszpania ma 3 punkty. Czechy i Turcja mają 0 punktów, także no nie mogą tego meczu, nie mogą swoich meczy przegrać, jeżeli chcą grać dalej. Także zaczynamy. Bierzemy sobie z naszego boksa oczywiście 5 saszetek, tyle ile zawsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O proszę, akurat 5 mi się wzięło, także zaczynamy. Naklejka zwykła to jest jeden gol, natomiast jak pewnie wiecie, naklejka specjalna, tak zwana, to są gole razy dwa, także zaczynamy. 5 saszetek i pierwsza już przed nami. I proszę Was, moi drodzy, mamy od razu gola. Gola dla Hiszpanii i strzela go Logo. Naprawdę fajny strzał. Pierwszy raz zdarza mi się, że Herb strzela gola. Możecie tu sobie porównać, jak wygląda Herb na naklejce, Herb na karcie. No i ta naklejka liczy się oczywiście jako razy dwa gole, także Hiszpania ma tu już niezłą zaliczkę. Islandia, o proszę, Serdar Aziz strzela na 2-1 dla Turcji. I proszę Was, moi drodzy, co to za gol! Robert Lewandowski strzela gola Niemcom. No po prostu masakra. Ależ gol był. Nathaniel Klein dla Anglii. Ale Anglia dzisiaj nie gra, także cztery saszetki jeszcze zostały do otwarcia. Zobaczymy, co my tu mamy. Gabor Kirali. Węgry dzisiaj nie grają. Portugalia, naklejka podwójna, Kentrao i Moutinho. Ale Portugalia, jak widzicie, dzisiaj nie gra. Islandia również dzisiaj nie gra, miałaby już chyba 3 gole. I moi drodzy, Chorwacja. Chorwacja wychodzi na prowadzenie. Dario Serna, no już właściwie ekspert w tej drużynie, strzela gola dla Chorwacji na 1-0. I tu jeszcze Adam Nemec z Słowacji, ale Słowacja grała, moi drodzy, wczoraj. 3 saszetki zostały nam do otwarcia. Jeszcze tu może naprawdę się bardzo dużo zmienić. Fuchs z Austrii, która dzisiaj nie gra. Włochy, Stefan El Sharawi. Włochy będą jutro grać. Edward z Walii. Walia dzisiaj nie gra. I moi drodzy, Chorwacja. Ivan Perisic i Mario Mandzukic strzelają na 3-0, a więc Czechy są już, można powiedzieć, w dramatycznej sytuacji. I moi drodzy, mamy gole dla Niemiec. No niestety, Robert Lewandowski strzelił na 1-0, ale niestety Marco Reus i Mario Götze wyprowadzają Niemców na
prowadzeni. Także no niestety Polska na razie przegrywa, ale zostały nam jeszcze do otwarcia dwie saszetki, także mamy nadzieję, że coś tu się jeszcze zmieni. I mamy tak, Ryszard Guzmić, piłkarz z Węgier, ale jak wiecie, grający w Polsce, w Wiśle Kraków, także fajnie, ale Węgry dzisiaj nie grają. Islandia dzisiaj również nie gra. O, tam już coś będzie fajnego. Ale tu jeszcze mamy Özbayrakli w meczu Hiszpania kontra Turcja. Turcja remisuje 2-2. I tu, moi drodzy, Artur Jędrzejczyk. Artur Jędrzejczyk Polskę wyprowadza na remis. Także 2-2 w meczu z Niemcami. No ale niestety Marc-André ter Stegen, bramkarz. No niestety 2-3 dla Niemiec, ale widowisko naprawdę przednie. Ale tu jeszcze może się naprawdę trochę zadziać, bo mamy jeszcze jedną saszetkę. Także zobaczymy, co nam się tutaj trafi. Mamy Paula Pogbę na pięknej naklejce specjalnej z Francji, ale ona dzisiaj nie gra. O, proszę, Diego Costa wyprowadza Hiszpanię na prowadzenie 3-2 w meczu z Turcją. Mamy jeszcze tak, Lustig ze Szwecji, ale Szwecja dzisiaj nie gra. I mamy, moi drodzy, gola dla Czech, ale to jest raczej taki gol na pocieszenie, Daniel Kolar. I moi drodzy, mamy naklejkę z Niemiec, Julian Draxler. No niestety Niemcy strzelają Polsce czwartego gola, także podsumowując, moi drodzy, w meczu Polska kontra Niemcy Polska niestety przegrała z Niemcami 2-4, no ale mamy nadal 3 punkty, także jeszcze w meczu z Ukrainą mamy ogromne szanse na awans. Ukraina w meczu z Irlandią Północną 0-0, także tu jest remis. Czechy z Chorwacją przegrały 1-3, natomiast Hiszpania 3-2 pokonała Turcję, także tak by to wyglądało. Ja Was zapraszam już jutro albo pojutrze na dwa mecze z grupy E i dwa mecze z grupy F. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!